Na scenie debiutowała jako 16-letnia dziewczyna w teatrze kurewiowym Sphinx. Zasłynęła wykonując piosenki o tematyce żołnierskiej, jako Mój rozmarynie czy Ułani, Ułani, malowane dzieci. O kim mowa? O Hannie Ordonównej, a właściwie Mariannie Tyszkiewiczowej. Hanna początki swojej kariery aktorskiej ma w Warszawie, gdzie w dzieciństwie chodziła do szkoły baletowej w Teatrze Wielkim, a następnie występowała w Teatrze Kurewiowym Sphinx. Po jednym z jej pierwszych występów znany krytyk tak określił jej występ. A jeżeli chodzi o Pannę Ordonównę, jestem zdania, że kotów i dzieci na scenie pokazywać nie należy. Była to, jak się łatwo domyślić, aluzja do wyglądu, a także jeszcze piskliwego głosu Ordonki. Jednak Hanna nie poddała się. Wyjechała do Lublina i tam zaczęła występować w Teatrze Wesoły Ul. Niestety teatr upadł i Ordonówna wraca do Warszawy, gdzie ponownie wraca na scenę Sfinksa, a następnie podejmuje pracę w Teatrze Miraż. Z czasem uwagę na nią zwróciła polska poetka Zofia Bajkowska i dzięki jej wsparciu Hanna trafia do znanego kabaretu Qui Pro Quo, związana z nim na 10 lat. Po jego zamknięciu nie związała się na stałe z żadnym teatrem. Występowała także w filmach, chociażby w Szpiegu Masce, gdzie wykonywała utwór Miłość ci wszystko wybaczy, który dał jej ogromną sławę. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w siebie. Koncertowała także w Stanach Zjednoczonych. Przez pierwsze dni września 1939 roku ubrana na wojskowo koncertowała razem z Mieczysławem Fogiem na dworcu gdańskim w Warszawie dla rannych polskich żołnierzy. W ten sposób chcieli dodać rodakom otuchy do walki. Dwa miesiące później za protestowanie przeciw wyświetlaniu filmów o zajęciu Warszawy przez Niemców została aresztowana przez gestapo. Z Pawiaka wychodzi dzięki interwencji męża. W trakcie wojny występuje w Wilnie, a następnie w Moskwie. W Moskwie tylko po to, żeby uwolnić męża z obozu. Niestety po odmowie przyjęcia obywatelstwa Związku Radzieckiego sama trafia do sowchozu. Gdy zostaje uwolniona, jedzie do ośrodka polskiego w Tocku i tam pomaga najmłodszym. Wywozi polskie sieroty. Ewakuowana z sierocińcem do Bejrutu, gdzie w polskim poselstwie pracował jej mąż. Tam też wydała pod pseudonimem Weronika Hort książkę Tułacze dzieci. Zmarła w 1950 roku w Bejrucie. W 1990 roku przewieziono jej prochy do Warszawy, gdzie spoczywa w Alei Zasłużonych. Po więcej historycznych ciekawostek koniecznie zaobserwuj mój profil.